Wam, moi kochani, witam Was serdecznie. Ja dzisiaj sobie robię dzień spa, jak widać zresztą. Coś mi się tu przesuwa, ta opaska moja. Zrobiłam sobie dzisiaj maseczkę z Nakomi. Znakomi zielona glinka, oczyszczająca maska do twarzy i ciała, oczyszcza i złuszcza do cery trądzikowej i mieszanej. Z tego się robi papkę taką. Trzeba to rozrobić z wodą. Tu już nawet widać, że jest na wyczerpaniu. I tym później, jak zastyga, to robię tym hydrolatem takim z róży, z Liren. A w tle co? Mam sobie tutaj film. Mój ulubiony film, serial. Serial to jest. Pod tytułem... Już znowu zapomniałam. Pod tytułem Już nie żyjesz. Także już jestem na drugiej serii, któryś odcinek, także już niedługo... Niedługo już kończę. Bardzo fajny, wciągający film. No i co jeszcze? Popijam sobie herbatkę tutaj mam. I tutaj jest to mięta z jabłkiem. I co? Zapalony mam też kominek. Tutaj. Nie wiem, czy go widać. Chyba widać. Kominek taki ten z... I dałam zapach sobie. Zaraz Wam powiem. Na relaks, lawendę, nie widać, nie chcę się sfokusować, z tego pachnąca szafa i jeszcze drugi dałam dziką różę na odpoczynek, orchidea. Także najpierw był ten, jak się troszkę już wypaliło, już się skończył, nie czułam już tak zapachu, to dałam teraz lawendę i tak na zmianę. Także dzisiaj troszkę tak chcę sobie odpocząć. O, zaczęło znowu sypać. Jak fajnie, bo już tak topniał śnieg, że już byłam załamana, bo wszystkie dziewczyny mają śniegu tyle, że po kostki. Muszę zatrzymać ten serial, bo mi nie będę wiedziała, o co chodzi. I wszystkie dziewczyny pokazują, że mają po kostki, mają tylko śniegu, fajnie na saneczkach, a ja bidulka, nic. Jak zawsze. Ale nie, zobaczcie, może Wam pokażę, jak mi się uda. Nie wiem, czy widać to, że się, chciałam powiedzieć, świeci, że sypie, sypie śnieżyk, sypie. Ale u nas to się i tak to nie utrzyma. Nie ma szans w ogóle, żeby się utrzymało. U nas to zawsze posypie, posypie, a później co? Koniec jest i zaraz od razu. Wczoraj tak mocno sypało na wieczór, że aż firany odsunęłam. I mówię, tak sobie popatrzę, fajnie, jak sypie. Mówię, może chociaż trochę się tam utrzyma. No trzymało się, ale to takie, wiecie, tylko tak lekko trochę i po śniegu było w sumie. W sumie jak wstałam, to po śniegu już było około godziny, nie wiem, 11, już 12. Także tyle miałam radochy. No i co jeszcze? Chciałam Wam powiedzieć? Nie wiem, się nie umiem skupić przez tę maseczkę moją, bo troszkę mnie zaczyna ciągnąć. Nie wiem, no tym hydrolatem, nie wiem, czy Wy też robicie. Zawsze jak macie te takie, takie maseczki, te papkowate, bo tak mi powiedziała babeczka w tym. W czym? W drogerii, że powinnam jeszcze hydrolatem się spsikać zawsze, jak zastyga. Nie wiem, spsikam się, bo mnie to ciągnie w sumie. No bo to tak trochę później tak, takie jest uczucie, nie? Takie troszkę ściągnięcie, a nawet ściągnięcia. Że tak trochę tego, wiecie co? Że tak spędzi. A tak to jest od razu lepiej. No i co jeszcze dzisiaj będę robić? Obiad już mam gotowy, więc nie muszę cię gotować. Mój mąż dzisiaj zaspał do pracy, fajnie. Kolega do niego dzwoni, a ty w ogóle idziesz do pracy dzisiaj? To było dobre. Nikt z nas nie jest nie ten ostatni, witać mój i lampion. Książka z biblioteki. I dzwonię do niego kolega, czy ten, czy idziesz to w ogóle do pracy? A mój mąż taki, o co chodzi w ogóle, nie? Bo tak mu się dobrze spało. Nie wiem, jak to się stało, że w ogóle ani ja nie słyszałam budzika, ani on. Nie wiem, po prostu. Więc na szybko zrobiłam mu śniadanie do pracy i powędrował. Także jak wróci, to jeszcze ma obowiązki domowe. Bo, a bardziej takie balkonowe, bo wiecie co? Już dawno mówiłam, że trzeba tam donicę ściągnąć, bo tam jeszcze są kwiaty, które już chyba już w ogóle one się zrobiły, te kwiaty od lodu, nie?
zastygły. Także sople lodu się po prostu zrobiły z nich. Musi to ściągnąć i wyrzucić, dlatego że ja tego nie robię, bo później znowu mi coś przeskoczy gdzieś w barku i będę miała znowu problemy przez parę dni. A poza tym pewnie mnie jeszcze owieje, znając życie i wiecie, nie? Jak to jest. I to musi zrobić krzesło, musi wynieść do piwnicy, bo ja do piwnicy ani się nie wybieram z tego względu, że dlaczego? Słuchajcie, moja piwnica jest tak zapierdzielona wszystkimi gratami. Są tam dwa duże rowery i pełno wszystkiego. Do tego jeszcze są tam ogórki, których narobiłam pełno. Co tam jeszcze są w tej piwnicy? No w ogóle wszystko. Ja wam powiem, że jakbyście weszli do mojej piwnicy, to byście po prostu tyle fajnych skarbów znaleźli, że tak jakbyście byli nie wiem gdzie. Naprawdę, tam jest tak ciekawie w tej mojej piwnicy. Ale wam jej nie pokażę, bo po prostu aż wstyd. Zresztą ja nawet tam nie idę, bo jak ja mam tam iść, to mam aż nerwice, bo tam nie idzie przejść. Po prostu nie idzie przejść. A najlepsze jest to, że jak chcemy coś wyrzucić, to zawsze, co Marta twierdzi? Że zawsze coś się przyda. Ach, Michał, nie wyrzucaj, bo to się może przydać kiedyś. A, bo to, bo tamto, więc no, ja taka już jestem. Więc zazwyczaj wszystko każę mu wynosić do piwnicy i wtedy tam właśnie jest zapierdzielona ta piwnica. Albo wywożę do rodziców. Słuchajcie, właśnie, jak moi rodzice, że mają nas potąd, nie? Jak tam wywożę i na przykład albo Michał zawozi, nie? Albo ja. I chcemy coś tam zostawić. I oni mają duży garaż. I do tego garażu, nie? Cały zasypiony garaż mają przez nas. Nawet nie przez swoje jakieś pierdoły, tylko przez nas mają zasypiony garaż, mówię wam, masakra. Nawet mają mojego męża stare opony. Cały czas się pytają, czy są potrzebne. No, są potrzebne, oczywiście, że tak, niech jeszcze tam tato zostawi, nie? Bo są potrzebne, zawsze się przydadzą, nie? Pewnie. Także jak widzą, że my już z czymś przyjeżdżamy, z jakimiś siatami, to mama powiedziała, że już nam drzwi nie otworzy, od razu w ogóle zamyka, jak tylko zobaczy jakieś siaty, zamyka nam drzwi i nas nie wpuszcza, bo jak oni nie mają już też gdzie tego mieścić, tych wszystkich naszych gówien. Tam nawet takie stare kołdry, żeśmy powywozili po remoncie, po tym wszystkim, że musieli później bidoki wywalać je, bo mówiliśmy, że ach, nie są potrzebne, chociaż na początku mówiliśmy, przetrzymajcie, przetrzymajcie, bo zawsze się przydają. Ale kupiliśmy nowe, to teraz kazałam już wyrzucić im, nie? Ale mówię wam, garaż mam tak zapieprzony naszymi gratami, że więcej naszych gratów niż ich. W ogóle super teraz wyglądam, nie? Tu mi zastygło, a tu nie. Będę kończyć, bo muszę się znowu tym popsikać i zaraz później maskę zmywam też i nałożę sobie jakąś w płachcie. Nie wiem jaką, bo słuchajcie, tych w płachcie mam pełno i muszę zrobić to rozdanie, bo muszę dla Was zrobić jakieś kochaniutkie moje rozdanie. Jeszcze muszę pomyśleć jeszcze, co tam dołożyć do Was, kochaniutkie, dlatego właśnie jeszcze się wstrzymuję z tym rozdaniem. Kończę i tyle. Może się później jeszcze odezwę. Do usłyszenia. Cześć Wam ponownie. Teraz w innej odsłonie, w innej maseczce. To jest ta maseczka z Isany. Ta za złotówkę. Jestem z niej zadowolona. Ona jest, tak jak Wam wcześniej w innym filmiku mówiłam, że nawilża, zawiera ekstrakty z czego? Z kokosa i owocu granatu, do wszystkich rodzajów sery. Fajna jest, bardzo fajnie nawilża, także dałam sobie też jeszcze resztę, wycisnęłam tu na szyję i na dekolt. No bo co, trzeba się odmładzać, żeby mąż nie wymienił na lepszy model. Na lepszy, na lepszy, na bardziej młodszy, o. Bardziej tak bym powiedziała, żeby nie wymienił mnie na młodszy model. No i tutaj dalej mam ten swój kominek, włączony kominek zapalony. Nie wiem, czy będzie go widać tu, bo wtedy wcześniej chyba nie było widać. O ten mi chodziło. I się muszę poprawić, mówiłam z dzikiej róży, nie, to była co? Dzika orchidea chyba, gdzie to jest. Mamy lawendę. Tak, dzika orchidea. Ja mam dziką, mam tak, dziką orchideę. Lawendę mam. Później mam zieloną herbatę. To jest na energię. I jeszcze. O! Romantyczny spacer. Wytchnienie.
Czyli takie cztery mam rodzaje. No. Także dzisiaj sobie robię takie spa. Później pójdę pod prysznic jeszcze. Wyszczotkuję, wyszoruję ciałko. I co jeszcze mam dzisiaj w planach z pielęgnacji? Olejowanie włosów. Tak, zrobię sobie olejowanie włosów znakomitym takim olejkiem. Teraz Wam pokażę, jaki olejek. A, wyglądam. Strasznie wyglądam. To jest... taki. Taki olejek i to jest olejek, zaraz Wam powiem. To jest olejek, tam z cztery jakieś olejki oraz cztery ekstrakty roślinne, które nawilżają, odżywiają skórę Twojej głowy, zapobiegają wypadaniu włosów. I ona to jest na co? Na skórę głowy nakładam, ale też na włosy też. Tu mi się coś oderwało. No i co jeszcze mam za maski? Aha, tu mogę Wam pokazać, bo tam co mam. Też kupiłam właśnie tę maskę. Tylko to jest odżywka, znaczy maskę, maskę. Odżywkę emolientowa. I maskę. Tylko muszę się schylić, sięgnąć. Ojeju. Do średnio porowatych, nie? Dobrze mówię? Tak. Ale dzisiaj robimy olejowanie i mówią właśnie, żeby mieszać z odżywką do włosów, więc pewnie będę mieszać z tamtą odżywką. Z tamtą odżywką do włosów. Z czego? Z Only Bio coś tam, nie? A poza tym, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Aha, tak zmieniając temat w ogóle, kolędę mieliśmy. Nie no, żartuję, nie mogę się śmiać nawet w tej maseczce. Kolędy nie było, tylko u nas akurat proboszcz wymyślił, nawet tak fajnie, bo wymyślił tak, że po prostu kto chce, to przychodzi no, na godzinę tam 18:30 do kościoła, tam będzie odprawiona msza i każdy dostanie, jeden domownik, nie, przychodzi, głowa rodziny, nie, czyli mojego męża sobie wysłałam i dostaję w pudeczku, już wszystko jest naszykowane, takim w pudeczkach plastikowych dostaje się wodę święconą, jakieś tam obrazki, modlitwę do świętego Józefa, bo jest rok Józefowy i ta głowa rodziny, która była na tej mszy, to święci później mieszkanie. Także mój mąż poświęcił całe mieszkanie, wszystko wkoło, łazienkę, wszystko. Także mam nadzieję, że nic nie będzie się psuło w tym mieszkaniu, bo często u nas się dużo rzeczy psuje. Awarie są różne. Także no... Diabła wypędził. Nie no, żartuję. No, a tak ogólnie to na razie sierdzę. Siedzę, nic nie robię. Tylko sobie tak z Wami gadam o wszystkim i o niczym. No. Nie wiem, czy jeszcze Wam miałam coś przekazać? Chyba nie. Później może jeszcze na wieczór zrobię sobie peeling ten, bo dawno go nie robiłam. Z Eveline. Ten enzymatyczny. No. I tyle. I mówię, olejowanie włosów mnie czeka, szczotkowanie, bo misja szczotkowania włosów, szczotkowania ciała nadal trwa, więc będę robiła. Tutaj jeszcze mam dzban wielki naszykowany z wodą z grejpfruta, bo bardzo polubiłam z grejpfrutem. I co jeszcze? A na kolację co bym zrobiła? Co bym na kolację zrobiła? Bo obiad już gotowy jest. Na kolację tak myślę, co by tu wykombinować. Może jakąś taką sałatkę. Miałam zrobić... Aha, gdzie to ja widziałam sałatkę u kogoś na kanale? Ale nie pamiętam, przepraszam, nazwy. Jeżeli ten ktoś ogląda mnie, to przepraszam, że zapomniałam Twojej nazwy kanału.
bo dopiero co Cię odkryłam, więc dlatego. Coś tam był ryż, pomidor, ogórek. Nie wiem, co tam jeszcze było. Kurczę, zapomniałam. Tuńczyka chyba nie było. Nie wiem, bardzo fajna. Ona taka była przekładana, ta sałatka. Przepis Wam może podam w opisie na dole, jak nie zapomnę. A jak ją zrobię, to nawet Wam może po prostu pokażę, nagram, jaka to jest sałatka, ale bardzo fajna, taka właśnie układana, warstwowa i widziałam, że bardzo pysznie wygląda. No to nic, ja się z Wami żegnam już i może jeszcze do usłyszenia. Jak nie, to trzymajcie się miłego dzionka lub wieczoru, w zależności kiedy mnie będziecie oglądać. I co? I też zróbcie sobie dziewuszki spa, jeżeli macie na to ochotę. Trzeba troszkę odsapnąć od tych obowiązków, od tej bieganiny, od tego gotowania ciągłego, od latania na zakupy, od sprzątania. Chociaż ja dzisiaj też wysprzątałam całe mieszkanie i wszystko. No i teraz mówię, usiądę na dupsku i robię sobie spa. Póki mojego nie ma jeszcze w domu, chłopa. Ale jak wróci, to się znowu zacznie. No. Będzie kłótnia o balkon. Nie no, żartuję. Najgorsze to, jak ma wynosić do piwnicy, to jest zły. Bo mówię, tam nie ma po prostu gdzie już chować rzeczy. Także dobra, ja już wariata nie strugam w tych swoich tutaj uszach. I co? I mówię, zróbcie sobie dziewczyny też sobie spa, bo też nam się coś należy od życia na poprawę humoru, nastroju. No, szkoda, że nie mogę się uśmiechać do Was w tej maseczce. No, także wiecie, no, wysyłam Wam uśmiech, ale musicie sobie go po prostu wyobrazić, ten uśmiech tylko, bo nie mogę, może tak lekko. O, taki mój uśmiech, tak mogę, więcej nie mogę zrobić. Także nic, żegnam się z Wami i jak zrobię sałatkę, to może ją pokażę, a jak nie pokażę, to zostawię opis na dole, o ile ją zrobię, bo jeszcze nie wiem, czy mi się będzie chciało ją robić. No to nic, trzymajcie się i co? I zachęcam Was do oglądania nadal moich filmików, do subskrypcji, do lajków i do usłyszenia i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! Całuję Was wszystkich. Witajcie jednak ponownie. Nie patrzę, jak wyglądam, bo już jest dosyć późno, godzina 20, ja tak bez makijażu i jeszcze przed okresem, to mi się nie chce malować, ale miałam spa, wszystko fajnie, ale słuchajcie, musiałam się do Was odezwać, bo po prostu nie mogę, mi się tak śmiać chce, że po prostu powstrzymuję się, żeby nie parsknąć tutaj śmiechem. Słuchajcie tego. Mój mąż wybierał się po to, żeby kupić zegar elektryczny. Zaraz Wam pokażę. Michał, gdzie jest ten zegar? Bo zaspał do pracy. Więc kupił sobie nowy zegar. Miał gdzieś ten zegar? No to Wam pokażę, pochwalę się. Mąż zrobił sobie zakup, tak? Jakiś zegar kupił. Ciekawe, jaki on będzie. Może jakiś taki wiochowaty. Nie idzie odczepić, żeby go zobaczyć, jaki jest w środku. Ale nie jest to najważniejsze i to nie jest akurat nic śmiesznego. Zaraz Wam... Nie no, bo... Nie mogę po prostu z tego, co mój mąż, żeby jego wysłać. I chciał ten zegar kupić sobie. No i właśnie kupił w sklepie, tak jakimś euro. Jakiś tam. Miał, to jest euro, co tak to się nazywa? No, w sklepie. Euro, RTV, AGD, coś tam. No i tam obok jest Pepco. No to też go wysłałam, mówię, słuchaj, jak będą takie rękawice gumowe do tego, jak to się nazywa, do piekarnika, nie wiecie, to mówię, kup takie ten, nie? Kaczuszki, kurczę, nie idzie tego otworzyć, to mówię, weź, nie? No i mój mąż przychodzi do domu i mówi, no wziąłem te, które były jedne, jedyne rękawice. Zaraz Wam zademonstruję, ale niech to się otwiera, bo żeby mi tu nie wypadło, bo miał chrzanie. O, nawet ładny zegar, o. Zobaczcie. Fajny. No, mężu, masz gust, powiem ci. Masz gust. Ładny ten zegar jest, podświetlany, będzie ładnie Będzie wyglądał. ładnie, bo dużo Myślałam, że wyświetla kupisz rzecz bardzo. kwadratowy, właśnie bałam się tego. A tak, zobaczcie, tu ma gadżety, wszystko.
Fajnie. Totolotka też masz, nie? Możesz się pochwalić widzom, bo ten ostatnio otrzymali za ciebie kciuki, żebyś wygrał. No i dobra, i teraz słuchajcie. No ma, widzicie? O, widzicie, jak pokazuję, że ma? No, ma. Totka. I słuchajcie, pokazuję wam te rękawice, które mi zakupił. Tadam! To są te rękawice. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, to chyba są rękawice też takie do tego, do wyciągania z piekarnika blachy. No bo tak mi się wydaje, bo tu ma jakieś takie właśnie guziołki czy coś, ale one są tak mega wielkie, że jak dla jakiegoś chłopa, który by robił na budowie czy gdzieś tam, nie wiem, no, albo do czyszczenia kibla, jak się zapcha, nie wiem, do czego są te rękawice. Kosztowały 10 zł i pisze, że tylko to są co? Rękawice gumowe. Także, no, nie wiem, albo do odświeżania śniegu, którego u nas nie ma, bo znika. Jest i znika ten śnieg. Także naprawdę, mężu, brawo, po prostu tak się popisałeś, że jestem sama w szoku. I nie mogę, będę się cały czas śmiała, jak tylko mi się to przypomni. Jak jeszcze mój mąż zrobił zakupy, bo to on zrobił. Znowu bateryjki, bo na zawsze brak. Co tu jeszcze jest? Podstawkę kupił sobie. Niby twierdzi, że sobie zaraz, że zamiast, że mi nie, to że nam, to on sobie taką. No kupi na gust, powiem wam. Kupił ser, bo kazała mu kupić ser Gouda. I co jeszcze kupił? Wierzę się oczywiście, że jestem na diecie, ale musiał wiejskie ziemniaczki kupić. Jeszcze wędzone, to jest jakaś wędzonka, no żeby mnie kusić, nie? No przecież dlaczegoż by nie? Ale później one są zdrowe, bo na polski ziemniaczek. No tak. Chleb tostowy, bo u nas zawsze musi być. Co to jeszcze jest? Pomidorki. Oczywiście można wziąć siatek, nie? Tylko we foliówki. We foliówkach. Ogórek taki wielki. Później co tutaj jeszcze jest? Jeden grejpfrut, też w siateczce oczywiście. I dwie cytryny są. I jeszcze zobaczcie, jaka to jest po prostu gadzina, nie? Z tego mojego chłopa. Dwie czekolady z takimi jakimiś orzechami, mleczna czekolada orzechowa, dwie aż. Nie mógł jednej, tylko dwie, no, żeby mnie kupić. No co w promocji, ale wiesz, że ja się odchudzam, nie? I co jeszcze? Dwie princesy, princesy, princesa, no dobra, princesa. Jakaś tam też z orzeszkami. I co jeszcze tu jest? I masło. A ja, Michał, masło dopiero co kupowałam teraz, niedawno. Mamy pełno w zamrażalniku. Także naprawdę, jeżeli chodzi o rękawice, to mnie totalnie rozwalił. Nie no. Nie, ja po prostu sobie założę, jakby mocno śniegu napadało, to sobie dochodzić w takich rękawicach, żeby odgarniać śnieg z samochodu. Nie wiem, nie wiem, no chyba to jest do tego też, do tej blachy, do piekarnika. Ale są tak mega wielkie. Nie chcę odpakowywać, bo szczerze mówiąc, to nie wiem, czy ja ich nie oddam. Nie oddam, bo ja nie po prostu nie wiem. No śmiać mi się chce, że nie wiem, co mam powiedzieć na temat tych rękawic. Jeżeli w ogóle wiecie, do czego one służą, to dajcie znać, ale tak myślę, że i tak do tego piekarnika służą. Ale dajcie znać lepiej, żebym wiedziała dokładnie do czego, czy do czyszczenia kibla, czy do czego to są te rękawice w końcu. Także dobra, nic, ja się z wami żegnam, po prostu sobie na chwilę się odezwę, bo wysłałam chłopa na zakupy, bo i tak ten zegarek miał odebrać, miał do odbioru, także chłop ma też, widzę tutaj ten gust i teraz przynajmniej nie zaśpi do pracy, bo przecież już któryś raz to się tak zdarzyło, że nagle alarm wielki i trzeba było się spieszyć, szykować śniadanie do pracy, bo chłop mi zaspał. Także dobra, kończę, żegnam się z wami i trzymajcie się, po prostu śmiać mi się nadal chce. Pa, pa!